Siemanko, z tej strony Karol i Natalia z Workout That It. W tym filmie obejrzymy nasze występy na pierwszych zawodach, w których braliśmy udział. Przeanalizujemy, jak nasze umiejętności i elementy zmieniły się od tego czasu, jak też rozwinął się poziom zawodników na zawodach Freestyle Street Workout. No i pociśniemy bekę z nas samych. Tak, to na pewno. Zagramy papierkami na nożyce i zobaczymy, od kogo zaczynamy oglądanie. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Natalia wygrała, czyli lecimy od ciebie, tak? Tak, tak, tak. Dobra. Okej, moje pierwsze zawody to były zawody Lord of the Bars, chyba tak się nazywały. I były to zawody w Lublińcu w 2015 roku. Czyli na tamten moment miałam lat 15. Może dalej wyglądam na lat 15, chociaż obecnie mam 23, ale jednak było to dosyć dawno temu. I tak, no ogromnie się stresowałam, bo był to pierwszy tego typu występ wśród publiczności. Wcześniej trenowałam wśród grupy 4-5 osób w Krakowie, bo tyle osób trenowało u nas. No i wśród samych panów w zasadzie, bo chyba 4 dziewczyny wtedy startowały oprócz mnie. Dalej to się aktualnie nie zmieniło na korzyść. I ta liczba kobiet nie zwiększyła się za bardzo, ale no jakby było to bardzo stresujące, bo wtedy byłam dosyć zamkniętym typem osoby i no stresowało mnie to, że faktycznie wśród tylu mężczyzn będę dawała jakiś występ. Doping był ogromny, w sumie jak na Lubliniec i też liczbę widzów. I w ogóle startowałam w jeansach, nie wiem, co mi wtedy chodziło po głowie. Miałam grubą gumkę, bo wtedy jeszcze miałam styl. O, teraz mam podobne włosy, bo z wody. Niektórzy startują w klatkach, niektórzy tak, w jeansach. Tak, o, L-sit do... O, to już było prawie bend arm plunge i no, nieprzytrzymany. Jaki tam był regulamin wtedy? Nie pamiętam. Oj, proszę, mamy side front levera. W sumie element no, nie wymagający i do tej pory wykonuję go na zawodach. W trochę lepszej formie i na pewno z holdem. Wtedy były pewnie 3-sekundowe holdy, co nie? 3-sekundowe holdy, tak. O, wejście kapitana, old school, o, schodki. Ale to robiło pewnie największe wrażenie. Tak, kiedyś na zawodach freestyle liczyło się to faktycznie, jak widowiskowo przejdziesz z jednego elementu do drugiego, na przykład używając schodków lub wejścia do muzyki. Wtedy to grało bardzo dużą rolę. O, widzę Maxa w ogóle w tyle, tam kamerował mnie. Teraz będzie próba flagi. Ło, nie wiem, czy teraz bym zrobiła lepszą od tej. Widzicie, były schodki, było pod muzykę. Ale raczej to było padanie niż hold tej pozycji, więc wszędzie... Na ten moment nie zaliczyłabym sobie tak naprawdę żadnego elementu. O, dynamiczny muscle up. O, tutaj element. No widać, że tak naprawdę to wszystko jest bardzo chaotyczne i jakby nie kleiłaś wtedy żadnego takiego dłuższego kombosa, tylko takie, co przyjdzie ci do głowy, co nie? Tak, bo nikt wtedy w sumie nie analizował i nie myślał dokładnie, co zrobi docelowo na zawodach. To było raczej, o, przyjdę, jest taki regulamin, wiem, że może mniej więcej to zrobię i spontanicznie gdzieś wyjdzie jakieś kombo. Jakby, no wtedy ocenianie, taki był mindset. Ocenianie na oko pewnie, nie? No tak, bo wtedy wszystkim to się kojarzyło z freestyle street workout. Tak wchodzisz, jakby robisz lub odpowiadasz na to, co robi zawodnik przed tobą. Bo... Ale to były występy, nie battle. To były występy, tak. No ale były też battle na ówczesny czas. Były bar spiny, o, i znów schodki. Ty będziesz wisieć na karku? Nie, nigdy się nie nauczyłam tego elementu tak czy siak, ale był straszny. W ogóle jaka zdezorientowana, jakby nie wiedziałam, co mam dalej tutaj robić. O, i ta charakterystyczna gumka moja gruba. Chyba będzie próba one leg fronta, z tego co pamiętam. Zaraz, a bagle, o, no i gdzie to? O co tu chodziło? To był zawyżony straddle bag lever. O, i teraz znów schodki, wszędzie schodki, ależ ja byłam taneczna. I znów baglever nieprzytrzymany. Kombinuję ostatni element. To jest, nawet nie wiem, jak ten element się nazywa, bo to jest taka flaga, gdzie ta ręka jedna jest jakby pod ciałem. Nawet gdzieś się kiedyś ta nazwa przewinęła. Koniec. I które zajęłaś wtedy miejsca? Trzecie. Na ilu zawodniczek? Na 3 lub 4 zawodniczki wtedy, jakby okay. Mówię, nie startowało dużo kobiet, ale jakby patrząc na całokształt, no to widzę, jak bardzo... Też niepewna siebie byłam w tych elementach, w tym występie, ale jakby uczucie, które jak zeszłam ze sceny, to było uczucie, które naprawdę dało mi później motywację do kolejnych treningów. To było coś, co jakby stwierdziłam, ło, ja chcę na kolejne zawody, ja chcę to poczuć jeszcze raz, tą adrenalinę. Dobra, lecimy. Galeria Krakowska, czyli bardzo fajne wspomnienie, bardzo fajne zawody. To były akurat Mistrzostwa Polski. W ogóle to trochę śmieszne, bo pierwsze zawody Mistrzostwa Polski. Pamiętam, że wtedy bardzo się starałem, żeby tam się zakwalifikować i wszedłem w ogóle z listy rezerwowej. O, jestem tam.
o, jesteś tam ty, wtedy jeszcze się nie znaliśmy. Wszedłem z listy rezerwowej i to w ogóle jako tam chyba trzeci byłem w tej rezerwie. Tam widzisz, strasznie, jak ci czyszczę scenę? Strasznie dużo zawodników się wysypało. Ile się wtedy miałem lat? 15 w ogóle. Byłeś najmłodszym zawodnikiem mistrzostw Polski, bo to zapamiętałam, jak Max cię wyczytywał i pomyślałam sobie, o, fajny, fajny chłopak, fajny chłopak. Widać, że byłem strasznie zestresowany, nie? Tak, tak. Bardzo ci kibicowałam, nie wiem dlaczego, dlatego, że byłeś najmłodszy. I nawet Max mówi, wydech, wydech, spokojnie. W ogóle ważyłem wtedy 57 kg, teraz ważę 67, więc jest 10 kg różnicy. I tym początkiem w ogóle się najbardziej stresowałem, dokładnie pamiętam, co ja wtedy zrobię. Prawie spadłem z tego handstandu tutaj, ale dobra, ogarnąłem i próba OHS-a. Siadło, 2 sekundy chyba około, nawet niecałe pewnie. Przypominam, że wtedy trzeba było przytrzymać 3 sekundy, ale nikt na to nie patrzył tak realnie. To i tak byłeś lepszy ode mnie. No. Tylko, że tamto było 2015-2017. No i dobra, Impossible Deep. Całkiem czysto. No, no nie, czysto to może nie, ale nie był zły. Fulik, dupa trochę wysoko. Oczywiście machanie głową. Victorian Dramat w ogóle nie przytrzymany, ale wtedy też trzeba było mieć buty, więc to mocno wpływa. I dosyć średni stradelek jeszcze na bęcie. Press. Próba pompeczki. Ledwo wypchnięta, ale jak na tamte czasy performance był całkiem spoko. W ogóle 12 miejsce chyba wtedy zająłem. Cel był taki, żeby nie być ostatnim. No tam kura z tyłu. I tu w ogóle śmieszna sytuacja, bo jak weszłem na drążek, to zadzwoniła do mnie mama. I kolega, który nagrywał to telefonem, jakby nie wiedział, co się dzieje. Przerwało się nagranie automatycznie. I sobie myślę, jak on mi to potem powiedział, to sobie myślę, o nie! Co teraz, nie? Że nie mam nagrane całości, ale całe szczęście ktoś to nagrywał ze sceny jeszcze i sobie to skleiłem i w sumie spoko wyszło. Ale no, od tamtej pory zawsze włączam tryb samolotowy na telefonie, jak startuję. Dobra, wejście. Kołowrotek, czyli już wtedy była dynamika. Tam pewnie bęcior się wkradł w ten straddle white plęczu. O, i to w ogóle jest beka, nie? Co ja tutaj chciałem zrobić? Jest taki trik dynamiczny, o którym w ogóle zapomniałem. Teraz sobie o nim przypomniałem, że tak idą dwie nogi na bok i jest takie jakieś przejście pod drążkę. Muszę to kiedyś zrobić i wam pokazać. Na Instagramie pewnie, ale oczywiście nie miałem wtedy żadnego wybicia z biodra, bo byłem tak zestresowany i noga mi utknęła na drążku w ogóle. Co może to jest wina tych butów 4-kilowych? Może. Próba fronta. Pewnie na całym występie nigdzie nie było 3 sekund, tak myślę. Tu już się poprawiłem. Piękne wejście tutaj nogami na drążek. Back lever, czystszy niż na Highlander Cupie. One arm back. No, były kombosy. Taki wierszyk. O, ja cię kręcę, bo no i teraz to jest najlepsze, nie? Tutaj oczywiście Natalia. Tyłkiem w stronę publiczności się ustawiam. Ja jak ci czyszczę znów scenę. Dramat. A, głowa w dół. Dramat. Głowa w dół, łopatki, lędźwia wygięte. Już nie wiem, co zrobić i jeszcze co? I jeszcze froncik. Próba toucha w ogóle. Odklejkę złapałem wtedy. No i tak teraz patrzę na to. Generalnie ten występ, który zrobiłem, on jak na mój performance, który wtedy miałem, to było 150%, nie? Jakby więc byłem wtedy bardzo zadowolony. Ale, co bardzo ważne, z doświadczeniem, które zdobyłem, można było to zrobić dużo lepiej. Mianowicie, okej, zacząłem od tego, co było najtrudniejsze, najbardziej stresujące, czyli one arm handstand do flagi. Tam chyba w ogóle wtedy był strasznie dziwny regulamin pod kątem combo, więc to nawet się chyba opłacało, mimo że tak naprawdę było tutaj przerwanie. Potem poszedłem na poręcze. Fajnie. To było całkiem dobrze zaplanowane. I tutaj, w tym momencie mogłem zostawić sobie po prostu większą przerwę pomiędzy combo na poręczach, a pomiędzy drążkiem. Bo ja tak naprawdę wszedłem na ten drążek, to popełniłem błędy, a później próbowałem zrobić jakiegoś nieudolnego Maltiza w ogóle. Tak, to była próba Maltiza z frontem i jakby został mi jeszcze chyba tam czas na koniec, chciałem go dobić, bez sensu, nie? Mogłem więcej odpocząć, zregenerować się i dopiero później wejść na drążek. Ale tak poza tym to występ w sumie był całkiem spoko, jak na w ogóle pierwsze zawody. No a jeśli chodzi o mój występ jeszcze, to ja tak naprawdę podsumuję go jako jeden wielki spontan. I tam nie wiem, czy jest to analizować, bo jakby no, widać, że to nie było wykonywany występ, nie był pod regulamin, tylko po to, żeby pokazać to, co umiem w sposób chaotyczny. Też spoko. No niby tak, tak. Jakby miało to swój plusik. Po prostu robiłeś i tak
jakby nie musiałeś, jakby to nie było już tak wtedy skolorowane z tym, czy faktycznie wygrasz, czy nie, bo wtedy zawodnicy nie czytali w ogóle regulaminów, no bo to się nie przekładał na nic, jakby był 0 chyba do 5. No tak, no i też do końca nie stosowano się do niego, bo była taka zasada, że element musi być przytrzymany załóżmy 3 sekundy, żeby był zaliczony. Nikt, ale to absolutnie nikt nie holdował tych 3 sekund, a każdy miał punkty. Tak. To gdyby oglądać na przykład mój występ, gdzie tam pewnie miałem jakieś punkty za statykę w tej skali 1-5 czy tam 0-5, a tak naprawdę jakby tam policzył holdy, to nie powinno być zaliczone nic. Tak nie powinno być i tak w zasadzie teraz już nie jest, całe szczęście. Teraz wszystko jest liczone bardziej skrupulatnie i tak naprawdę zawodnik wie, za co jest oceniany, i to jest bardzo duża zmiana na plus. Dla mnie ten pierwszy występ był tak naprawdę otwarciem drogi do dalszego progresu i faktycznie czułam, że odnalazłam się jakby w sporcie i w tym, że no to daje mi bardzo duży fan, satysfakcję i w tym się odnajduję. Jako taka mini dziewczynka wtedy lat 15. Także no myślę, że to był ciekawy throwback do naszych pierwszych startów. Dosyć sentymentalny też i z perspektywy czasu no widać, jak wiele błędów popełnia się na tych pierwszych niedoświadczonych startach jako młodzi zawodnicy. Czy wyciągnęliśmy lekcję? No myślę, że na pewno, bo tych zawodów jakby było na początku też nie jedne, a było kilka, więc dopiero na podstawie kilku startów wyciąga się, tak mam wrażenie, jakieś konkretne wnioski. W ogóle jest dużo ciekawych case'ów, nawet jakby z perspektywy bardziej aktualnych naszych tak, występów. Tak, tak, tam tak. Można też wyciągnąć coś, niecoś. No to nawet bardziej, no bo to mówię, for fun. Pierwsze starty dla mnie for fun były, no dla Ciebie Mistrzostwa Polski, no akurat tak poleciałeś. Tak się grubo. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy przeanalizowali jakieś bardziej aktualne występy, na przykład z Mistrzostw Polski, czy na przykład tak. Z Highlander Cupa, moje występy tam albo były moje dosyć fajne. Z Moskwy i FIBO, to były takie występy kluczowe. Tak. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu luźnych filmów. Zapraszamy Was na naszą stronę internetową workoutathlete.pl, na której znajdziecie kursy, e-booki, a także teraz koszulki. No i co? Do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie, komentujcie.